are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3. Skończone misje z DLC-ków, prawie wszystkie lokacje w grze przejęte, tylko jedyna rzecz została do przejęcia, a mianowicie sztab regionu Insula Striate, ale dopóki nie sprogresujemy fabuły, no to nie jesteśmy w stanie tego kontynuować, więc lecimy tutaj do questa Rico i Róża. Niepowodzenia Diravelo w walce z rebelią sprawiły, że ukochana przez naród Rosa Manuela decyduje się powrócić na Medici, jednak chce wylądować w samym Cidade Diravelo. Rico uważa, że to, delikatnie mówiąc, nierozsądne. Wyrusza więc, aby się z nią spotkać i ochronić przed wrogami. Okej. Zobaczymy, czy będziemy lecieć, czy będziemy ten... There he is! Hey! Come give Mario Frigo a hug! Somebody woke up on the right side of the bed this morning. It's an exciting day for Medici. The rebellion has won! Rosa Manuela is coming home! She's not here yet, Mario. Diravelo still holds power. He's tried to kill her many times. Today will be no different. Ay, you're killing my boss. It's Rosa Manuela, right? It's Rosa Manuela! You must have read her paper on the complexities of nation building. She's a brilliant woman. Yes! What did you say? Tio is always like this. I'm excited to meet her too. No one is meeting anyone if something happens to that plane. Do we know her coordinates? I will mark them for you, and we will see you soon. Come on, let's go. Keep her safe! No ale szczerze, Rico tutaj trochę najjaśniej myśli z nich wszystkich, bo wszyscy się jarają, że Rosa Manuela wraca, ale Rico tu ma rację. Diravelo na bank będzie chciał ją zabić, więc jeśli nie doleci na Medici, no to nie będzie się miał kto z kim spotkać, nie? Ah, pięknie. Skakuj ta. Jazda. Rendezvous with Rosa's plane. She's flying into dangerous airspace. Jestem jakby co w tym. Znaczy jestem jakby, w sensie mam tego. Mam odpalone przy dupie. Kurwa, czy ja się nie mogę wysłowić? Mam przy sobie rdzeń mocy, więc przy okazji sobie zobaczymy, jak to będzie działało. O ile będzie mi dane wyjść z tego samolotu. Unidentified craft, what is your intent? Our intent? To keep the Ravelo's bullets from chewing through your fuselage. This is Rico Rodriguez, at your service. Roger. Thank you for the escort. May our flight be uneventful. Błagam, powiedzcie mi, że to był ten... że to jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Bo to na bank nie był kobiecy głos. No chyba, że tak go zniekształcił ten komunikator. No ale trochę mi się nie chce wierzyć. Ej, what? Czułem przez chwilę w powietrzu, widzieliście to? We've got company, closing fast! Bum. No sorry, ale z tym to pójdzie banalnie prosto. Namierzony, bum! Bum! Jeszcze jeden? Mayday! Bum! I've been shot! Jak cię postrzelili, chłopie? Ani żeś jednego kurde tego nie dostał. Ani jednego punktu damage'a nie dostałeś, ani ty, ani ten samolocik. Więc nie denerwuj mnie nawet, że zostałeś postrzelony. Lewo. Wy prawo. To jest aż za proste czasami. Dobra, Cidade Diravelo chcieli wylądować. Czyli w sumie to już przelecieli, bo Cidade Diravelo jest pod nami tak naprawdę.
to albo robimy okrętkę, albo wylądujemy gdzieś indziej. The plane's losing altitude, Rico. You have to get over there and take control. Super, gdzie moje nitro jest w takim razie, że mógł się dostać tam jeszcze szybciej? I patrzcie kurde, miałem dostęp do takiego zajebistego odrzutowca i co? Żeby nie było za łatwo, to muszę go oczywiście opuścić. Dawaj, 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 okręć się, okręć się. Fuck! Nie, no come on! Jezu, nie wiesz, że tak to zjebałem! Kurde mać! A mogło być tak ładnie. The plane's losing altitude, Rico. Co? Czemu jestem nagle tutaj? Excuse me. Please do meet you, Madam President. Ah, Rico Rodriguez. We meet at last. Rebel leaders are waiting in the capital. Can you get me there? I don't think so, Madam President. The Ravello will have his soldiers waiting for you. I'll take you to the Rebel Cove. We'll plot our next moves there. Okej, okay. W ten oto sposób docieramy do tej... tej właśnie. Uff, dobra, nie wybuchło. Manuela! I am your biggest fan! My name is Mario Frigo. Of course I know of the great Mario Frigo. You do. Thank you for all you have done in service to the freedom of Medici. I love you. I love you. Was that weird? Ten wyraz twarzy. Memorable. Damn it. Thank you. Thank you for your bravery. Your country owes you a great debt. Ona ma za czym się wydaje? Nie, nie wydaje mi się. President Manuela. A president is elected by the will of the people. I am but a loyal citizen of Medici. Rosa is fine. Each day, Di Ravello's forces grow weaker. What is he doing here? That man is a despicable, two-faced coward! Don't believe what she says. I defected. I'm loyal. Lies! This spineless spittle of a man would never defect. He falsified the evidence, allowing Di Ravello to justify his coup. If he is here, Di Ravello is here. Tell you that we're attacking the power plant. Having both the disease and the cure could be worth far more. Anyone if something happens to that plane. Di Ravello knows where you are, and he's sending a big old army to kill you. Sozzino is the mole. Let's kill him. No! Lock him up. He will stand trial for his crimes in a proper civilian court. It is time to rebuild a fair Medici. Even for him. No ja go bym sobie odpuścił akurat. Perhaps it is time I heard the full story of this rebellion. Ja bym go tam podwiesił pod samolotem i puścił samolot solo, niech leci. Czyli proszę, nie Sheldon, tylko Zino był kretem. Ale wydało się jakieś takie podejrzane w sumie. Okej. I następne... dwie misje mamy! Proszę bardzo, ale obie są misjami fabularnymi, takimi normal... z tego. Z fabuły zwykłej. Zobaczmy tutaj. Przerwana ewakuacja. Zino, zdemaskowany kret gnije w rebelianckim więzieniu. Rosa stała się twarzą i przywódczynią rebelii. Rico zaś dowódcą sił zbrojnych. Teo z polecenia Rosy wzywa Rico do Refugio Umbra, kryjówki rebeliantów, przywódczyni ma do niego sprawę niecierpiącą zwłoki. Okej, okay. Jakoś Rico, mamy... Rosa's looking for you. I recommend you get here sooner, rather than later.
Is everything all right? It usually isn't. At any rate, she wants to tell you in person, in case anyone's listening in. Be there soon. Dobra. Jak już to mamy najbliżej, no to zajmiemy się najpierw tym. Ale tym drugim zadaniem też jeszcze zajmiemy, ponieważ wyłącza to FOV w regionie, a chcę właśnie jak najszybciej je wyłączyć, aby móc właśnie przejąć ostatni region, jaki znajduje się w tej lokacji. Tylko jeszcze zanim zacznę go przejmować, to sobie muszę go wyskautować, zobaczyć, gdzie się wszystko znajduje. I zobaczyć, czy jestem w stanie jakoś to fajnie przyjąć czołgiem. Na przykład bawarowym. Fortify your hearts with courage! Medici will be ours again, if we fight for her. You have a way with them. I came as soon as I could. I appreciate your urgency. This situation requires it. No one should wield the power of Bavarium. Come on, no one. Power poisons the minds of those who possess it, no matter their nature. Rico, Diravello is transporting Bavarium technologies and research using this. Look at that, he's got his own train too. That train is headed for a DRM airport. He's trying to get Bavarium off the isle. That cannot happen. It must be derailed before it reaches its destination. Rico, Mario Frigo is your man. Can you fly the helicopter? Mario Frigo is not your man. I can. Well, that settles it then. Good luck, Rico. Rico, Mario Frigo jest... Wie, że Mario Frigo potrafi wszystko. Potrafisz pilotować helikopter? Mario Frigo jednak nie potrafi wszystkiego. Ale to na angielskim wyszedł najlepiej. Mario Frigo is your man. Can you pilot a helicopter? Mario Frigo is not your man. I'll take it to the train. Okay. Here we go. Dobra, niestety nie mam dostępu do iskierki, a iskierka była pewnie zajebista w tym momencie, więc będę musiał uważać a propos tego rdzenia. Bo fakt, że jest on nieskończony, no niestety nie daje mi jakoś... A train will be passing by here shortly. We'll use it to catch up to the train. Rosa wants you to the rail. Are you expecting company? Yes, so protect your train at all costs. I have a feeling our actions will not go unnoticed. I will monitor your progress from above. Okej, czekamy na pociąg, tak? Okej, get ready. Your ride should be passing by any moment now. No, zaraz podjedzie. There it is! All right, Tio, I'm in position. Good, Rico. I'll hang back and provide intel. Oh, come on! Czemu mam tylko 12 naboi? Czemu te egzotyków nie spadają mi od razu całe magazynki? Tylko dostaję 2 sztuki broni i chuj. A potem mam amunicję i muszę się martwić sam. To bynajmniej do tych rewolwerów, do tych strzelb, to wiadomo, strzelby. O, i zobaczmy, jak działa ten rdzeń. On it. Ta, no niestety, nie jest to za dobre. Rico, be careful not to lose too many cars. They're a good buffer between your engine and your enemies. Okej, czemu wyrzutę bawaru ma kurde tego? Nagle nie ma wydźwięku. Jest duży rozstrzał jest kurde w tej wyrzutu niestety. To jest jej drobny problem. W sumie, po co się tak zbierdolę? Na glebę!
Najszybszy sposób na pozbycie się tego, jakby się z tym pierdolił. Dobra, w sumie jak tak czekamy, to poproszę tak. Dwuręczna, niech wróci mój LKM. Jednoręczna amunicja specjalna, iskrę Edenu, pojazdy mogą dostać. No i poczekamy. Dirty train coming at you from behind. Pociąg. You have to destroy it before it crashes into you. You can probably stop the train by the coupling the car. You can shoot the coupling mechanism between cars to decouple them from the train. This will be fun. Okay. No, leci, leci, leci i... Hey, Tio, that's pretty satisfying. Tyle go widzieli. Glad you're having fun, Rico. O, nice, mogę wejść do czołgu. This seems super. Like a good idea. Się mogę, kurde... Lepszy sposób pozbawić tych helikopterów. No ja pierdolę, nie wierzę. Jeszcze ktoś? Rico! Here comes another train from behind! No come on, seriously! General doesn't give up so easily. I love my job. Rico, be careful! There's barely any train left! Kiss my caboose! Stary! O co ty się, o co ty teraz gadasz? Sam mi powiedziałeś, żebym odczepił ten śmigłowiec, żebym to odczepił. Z jakim masz problem? Chyba zresztą o to chodzi, żeby to wszystko wysadzić, nie? No, podejdź na tyle, żebym mógł cię zahaczyć. Teraz? The target is coming up fast. You don't need your train anymore. Maybe you could rail it to the other one. Jak? Mam zwrotnicę gdzieś przetagować? A, chyba że... Czekaj. Właśnie po co mi zwrotnica? Skoro wystarczy przecież chyba... Zaczepić ten pociąg jeden o drugi, nie? Czekaj, sobie tu stanę, żeby mieć lepszą zaczepkę. Nie? O Jezu, czekaj. Zamknij, odwołaj. Chociaż czekaj. Może da mi to jeszcze naprawić. Zapomniałem totalnie o tym wingsucie Bawarodu. Dobra, nie no, czekaj. Zamknij. Kiedy jest checkpoint? Pokaż mi. Rico, be careful! There's barely any train left! Dobra, przy tym. A to akurat bez znaczenia. No chodź, no chodź. Na haczyk. Rico, the target is coming up fast. You don't need your train anymore. Maybe you could rail it to the other one. Gdybym mógł, to bym z chęcią jakąś zwrotnicę przetegował, no ale nie mogę. Chyba że mogę zniszczyć ten. Ja co mam w głowie, to zniszczyć właśnie ten most. Bavarium stays in Medici. At least for now. Dobra, mamy to. Czyli krótko mówiąc, gdybym miał coś silniejszego, na przykład... Na przykład tego. Na przykład wyrzuty rakiet, mógłbym wysadzić dwa pociągi jednocześnie. Annika,
sending you coordinates. Come see me. Okej, okay, a gdzie są te koordynaty? Tu? Aha. No dobra, to na razie zostawiamy. Pójdziemy sobie tutaj. Przerwa w dostawie Bawaru. Żeby właśnie zająć się już finalnie wyzwoleniem tego regionu całkowicie ze szponów Diravelo. I w tym momencie, jak wyzwolimy ten sztab regionu, to cała placówka, znaczy cała placówka, całe Medici, wszystkie te wyspy będą wyzwolone. Okej. Okay. Tu sobie tylko dolecimy. No i w ten oto sposób zrobimy sobie dwie misje i jedno przejęcie w jednym odcinku. Nice. Dobra, teraz zrzuty. A muszę to jeszcze raz ustawić. Dobra, iskierka. Amunicja. LKM. Zrzut. Poproszę. No i jazda. No more bullets. Nawet wyrzut nie mogę do zera zjechać. Potrzebuję aż tak. Jak dostałem amunicję do wyrzutni bawarowej? Another duel of the train. Chyba, że amunicja do wyrzutni bawarowej to jest amunicja po prostu do LKM-u, no ale no, to nie chcę się w to wierzyć. No dobra, zobaczmy. Urgaptowa, rewolwery, to jest zawsze, no i iskierka. Dobra, rozpoczynamy misję. Kurde, nie wczytałem się w odprawę, ale wiadomo o co chodzi. There you are. Come see. Diravelo's primary command and control base is protected by small, high-yield Bavarian warheads. Devastating use of refined Bavarian. Let me guess. Exactly like before. Those pipes contain bundled power and fiber optic cables. You'd think you would have learned after the last two times. This is going to be like taking candy from a baby. Okej, okay, czyli misja identyczna jak poprzednia, tak jak powiedzieli przed chwilą. Idź za rurami, no i rozpierdol wewnątrz te generatory, czy tam zasilanie tej bazy. All right, here's some pipe. Kurde. You know the drill. Follow pipes. W tym wingsucie bawarowym sobie właśnie podążę za tymi rurkami. Myślę, że to będzie odrobinę szybsze niż to ciąganie się po prostu w tej wewce. Myślę, że to jest ostatni FOW, Dima. No more super weapons. Refreshing thought. But fight against Diravelo and against Bavarian will continue. I'm ready for that. Good. So do I, Riku. So do I. Okay. Mamy to. I cyk. I'm on it. Hacking gate. Guess I knew that would be locked. Gate hacked. Cyk. Idealnie. Jezu, nie wierzę, że to tak zjebałem. Dawaj mi tę myszkę. Out. Out. Boże, taka zajebista ten... przycelówka, jeszcze to będą się tak spierdolić. Hacked. Geronimo!
out. No come on, serio ten przeżył? Dobra, dawać mi kolejny. Cóż, Lucky Luke ze mnie byłby słaby. A room full of white jackets. Yes, Bavarian researchers. Power node in the next room from this one. Time serio, to get Rico? Down to business. One step closer to eradicating all knowledge of Bavarian. Yes. Boom. Boom. Bueno. Dobra. Uno. Dos. Ja już myślę, że tutaj wystarczy jedno, ale możemy to zawsze troszeczkę uszkodzić samemu. Czyli tak, tutaj sobie trochę postrzelamy. Obserwujemy dzieło zniszczenia. Apple W has been disabled. We are now free to approach Falco Maximo and destroy knowledge of Bavarian. You're almost there, Dima. Dobra, gdzie wyjście? I am. Oh, as predicted. A quicker way out. No cóż, narzekać nie będę. Mniejsza droga na zewnątrz jest bardzo na rękę. O, jeszcze zrymowałem. O kurde, nie wiedziałem, że mogę się doładować z tym bawarowym wingsuitem pod wodą. Kurde, ja tu miałbym od razu robić tę misję. No i proszę bardzo, dezaktywowane. No to myślę, że na koniec jeszcze możemy na spokojnie przejąć sobie cały ten sztab. Tylko mówię, najpierw muszę sobie to wyskautować, nie? Zobaczyć, gdzie to tam się wszystko znajduje. W górę, w górę, w górę. Au! O kurwa! Dobra, nie, czekaj. Usuń fast travel. Najszybciej będzie. Na górze są niestety jakieś te, muszę zacząć od góry. Okej. Zobaczmy, czego będzie się tyczyła ta misja pod tytułem Wielka Ucieczka. Jeszcze wiadomo, zanim ją odpalimy, to się wczytamy w odprawę, ale najpierw dostajemy się wystarczająco blisko. Proszę bardzo. Porywające przemówienia Rosy oraz nieprzerwane pasmo sukcesów Rico przyciągnęły tysiące osób pod sztandar rebeliantów. Jednak dwoje świeżo upieczonych rekrutów, Anika i Teo, wciąż mają własne cele. Chcą wyzwolić obozy pracy Diravelo. Proszę, proszę. No ale to jest ciekawe, bo mogę sobie go przywołać, nie? Ale pytanie brzmi po chuj. Po co ja mam przywoływać ten helikopter, ten śmigło... kurwa! Ten samolot. Why are we here? A bastard DiRavello has imprisoned some of my old crew. Once carefree smugglers, now forced labor in the mines. Carefree? With you leading them? Smartass. They had beds to sleep in, food to eat,
grappa to drink. Now they're locked in cages when DiRavello's goons aren't working them to death. So do something about it. We're going to. The three of us. One of our guys escaped from there. He said there's a safety override at the bottom floor of the prison. Activate it, and every door should open. Sounds easy enough, but won't that just get your friends slaughtered by the military? Not these people. Get them out. You'll see what we mean. I like the sound of these people. No kurde, czemu w tych cutscenkach nie jest uwzględniony ten strój, ten wingsuit bawarowy? No come on! Czy serio, gracze, twórcy nie przewidzieli, że gracze zrobią wszystkie te DLC-ki przed zrobieniem głównej linii fabularnej? Sure, find and flip switches. Yeah, I think I got it. We'll guard the prison entrance while you're down there, Rodriguez. Rico, come in! It's a trap! DiRavello's forces are closing in! I was hoping you would grace us with your presence, Rico Rodriguez. Please, stay a while. Kick up your feet. Relax. Taking damage. Do you like what I've done with the place? I hope you do, because this place will be your tomb. Do you hear me? Do you hear me? Rico Rodriguez? Yeah. Blah, blah, blah. Don't you ever get tired of hearing yourself talk? No, I do. Annika, so it's two switches, right? We're looking for them now. Dobra, mam jeden. Gdzie jest drugi? Okej. Okay. Już się to poszło. That should do it. Now for the terminal. It's hopeless, Rico Rodriguez, but please continue. The futility of your efforts amuses me. All right. One slip up and I'll have to start over. Wypierdalaś! Closing in on the prisoners. Just a few more rooms. That was hardly impressive. But if you insist on dying sooner rather than later. All right, same thing. Two switches and then the terminal. Snipera, snipera! Weźmy, to jest kolejna, nie, że to jest ten pierwszy, co przed po prostu przeżył. No nie! No jak?! Kurwa mać! Jest jak mnie wkurwia po prostu takie akcje, napierdol tych przeciwników 20 kurwa w jednym kącie i potem zarać z nimi. Annika, I'm closing in on the prisoners. Just a few more rooms. That was hardly impressive. But if you insist on dying sooner rather than later. All right, same thing. Two switches and then the terminal. Jakim cudem ten gościu mi zajebał tyle kurwa HP? Okay, the first switch is triggered. Zakładam, że drugi jest po przeciwnej stronie.
Proszę, jednak nie. No kurwa, skacz! No, już był, już był. Gdzie? Gdzieś tu? Aha, jak na złość. Use the second switch. There we go. Now the terminal. Okay, here goes. If I make one mistake, I'll restart the process. Jak to wygląda? Brak granatów niestety. To trochę boli. I have to be close. I to się iskierka niestety niewiele, niewiele przydaje. What makes you fight so? Is there something you're trying to prove to these people? To me. Regeneruj się, Riko! Betting that if I blow those generators up, none of these locks will work anymore. No kurwa, jak można być opancerzonym! Przez taką serię z LKM-u to gościu powinien już 3 razy nie żyć! Dobra, już idę, tak dajcie mi iskierkę z powrotem. Jakim zasranym cudem, żeś się tak uczepił? Powiedz mi to, Riko. Jeszcze przekonamy Mirabella. Thank you, Rico. These people are family. It's gonna be nice to welcome them home. I always knew you were a big softie deep down. Yeah, tell someone and you'll see how soft I can be. No i dobra. Wielka ucieczka. Target has left the area. Też szybko poszło. Jak na te dwa durne zgony. Hey, hate to bother you, amigo, but thought you might be interested in a Bavarian bomb about to leave the island. Now that's a big no-no in everybody's book. Come see me when you find some time in that busy, busy schedule of yours. Going. This is the real. Proszę, proszę. Bawarowa bombeczka, co Sheldon? No dobra, typ się zajmiemy w kolejnym odcinku, ale już się tam przyniosę w miarę blisko. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Just Cause 3, w którym zajmiemy się kolejnymi misjami fabularnymi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!